Witajcie. Dzisiaj wrócę do tematu realizacji naszych marzeń, ale znowu z troszeczkę jeszcze innej perspektywy. Jesteśmy jeszcze doładowani słońcem i latem, więc warto pomyśleć o tym, czego chcemy i dokąd chcemy zmierzać, póki mamy naładowane w miarę te nasze baterie. I ostatnio trafiłam na taki cytat, który dał mi dużo do myślenia. Zapisałam go, żeby nie rzucać z pamięci. Mianowicie, jakich problemów używasz, żeby unikać nieograniczonych możliwości, które mógłbyś wybierać? I to jest wypowiedź pana Daina Heera, jeżeli dobrze wymawiam, który jest twórcą bądź współtwórcą koncepcji Access Consciousness. I ten akces mówi o tym, że właśnie mamy nieograniczone możliwości i że wybieramy pewne rzeczy i możemy wybierać. I to zdanie właśnie, jakich problemów używasz, żeby nie wybierać tych swoich nieograniczonych możliwości, dało mi dużo do myślenia. Bo z jednej strony warto, tak jak już Wam mówiłam, spojrzeć na to, co nas blokuje, na te nasze traumy, schematy myślowe itd. Tylko chodzi też o to, żeby nie zatrzymywać się na nich zbyt długo, tak? Żeby nie zasłaniać się tymi problemami bez końca, tylko żeby zdecydować się, tak? Żeby wybrać te nasze nieograniczone możliwości, żeby nie zapominać, że mamy te nieograniczone możliwości, żeby sobie o tym ciągle przypominać. I tutaj wraca koncepcja, o której mówiłam Wam ostatnio, ten transurfing, o którym mówiłam, że będę też do niego wracać. W koncepcji transurfingu też pojawia się pojęcie wyboru. I tam jest coś takiego, że my wybieramy to, co nam się wydarza. I to jest porównane do tego, że wybieramy te nasze marzenia, wybieramy to, co ma się nam wydarzyć, bardziej na sposób, jak wybieramy po prostu towar w supermarkecie, że po prostu wybieramy i wkładamy do koszyka. I ta koncepcja z jednej strony budzi jakiś opór naszego ego, naszych tych wszystkich obwarowań, tego, w co wierzymy, kim jesteśmy, w co wierzymy, że jest możliwe, ale coś w tym jest. Bo jest troszkę inna energia, jak sobie tak usłyszycie, że wybieram coś, a inna energia, że marzę o czymś. Marzę, bo marzyć możemy bez końca właściwie, tak? I to jest troszeczkę inna energia, jeżeli tak czujecie te słowa, tak? Bo marzenie jest takie, że tak się wyrażę, troszeczkę bardziej rozlazłe, natomiast wybór to jest po prostu koncentracja energii, tak jak mamy w dwupunkcie, że koncentrujemy energię i ta energia idzie w świat. I tak jest z tymi naszymi wyborami. I często jest tak, że chcemy czegoś, chcemy coś zmienić w naszym życiu, czy chcemy osiągnąć jakiś cel, ale gdzieś zatrzymujemy się na tym gdybaniu i na tym takim bujaniu w obłokach, zamiast po prostu zdecydować się, wybrać, że to jest możliwe. I w transurfingu pojawia się też taka koncepcja, o co chodzi z tym wyborem. I chodzi o to, że żeby ten wybór się zamanifestował w świecie fizycznym, to ten wybór musi być połączeniem wyboru umysłu i wyboru serca. Bo często jest tak, że w naszym sercu coś tam sobie marzymy, ale nasz umysł to blokuje i mówi, to nie jest możliwe, nie masz wystarczających środków, nie masz wystarczających zdolności, nie zrobisz tego. I to serce sobie tam marzy, mieli to wszystko, natomiast umysł to blokuje. A czasami jest w drugą stronę, że umysł nam mówi, że tak racjonalnie powiedzmy, chcemy, żeby coś się zdarzyło, natomiast nasze serce się buntuje i mówi, że to nie jest zgodne ze mną, wiem, że powinnam to robić, ale nie chcę tego robić, tak? I jest pewien rozdźwięk. Natomiast gdy stajemy w temacie wyboru, gdy jest ta synchronizacja naszej głowy i naszego serca, gdy z jednej strony wiemy, czego pragniemy tak naprawdę i nasze przekonania są już na tyle rozluźnione, że tak powiem, tak? Mamy otwartą tą klatkę umysłu i pozwalamy sobie wybrać, pozwalamy, żeby to się zamanifestowało, wtedy to ma właśnie szansę, żeby żeby po prostu się zadziało, tak? Gdy z jednej strony serce ma tą czystą intencję, że wie, czego czuje, czego chce, a z drugiej strony umysł na to pozwala i mówi, ok, jest to możliwe, tak? I tutaj nie ma już miejsca na to mielenie, na to rozważanie, jak to zrobić, którędy i tak dalej. Tylko w momencie, gdy wybieramy coś i wiemy i czujemy jasno, że to się wydarzy, to się po prostu wydarza. I wydarza się to po prostu bez naszej kontroli. Coś się zadziewa, że pewne rzeczy się zaczynają manifestować. I tutaj też tak naprawdę to nie jest nic nowego. Też kojarzy mi się taki cytat z Biblii, że bądź zawsze, oczywiście przekręcę, ale generalnie chodziło o to, że masz być zimny albo gorący, a nigdy letni. I coś w tym jest, bo gdy jesteśmy tak, na takim etapie marzenia albo takiego, że no chciałabym, ale się boję, to jesteśmy tacy letni, bo tak trochę chcemy, a trochę nie chcemy i to wszystko jest takie galaretowate, nie? Takie nie wiadomo o co chodzi. Natomiast gdy uda nam się wejść w taki stan pewności, to wtedy wszystko inaczej płynie. I paradoksalnie nie musimy wiedzieć, jak ma to się zadziać, tylko musimy być pewni tu w środku i nasza głowa też musi nam na to pozwolić. A dlaczego to się nam nie udaje tak często? Tutaj też ktoś mnie pytał a propos tego transurfingu o temat wahadeł. Tam się pojawia taka koncepcja wahadeł. To jest koncepcja dosyć szeroka i rozbudowana i nie będę Wam szczegółowo tego tłumaczyć i rozkładać na czynniki pierwsze, tylko oddam sens z grubsza, o co chodzi. Pojawia się tam koncepcja wahadeł. Chodzi o to, że są pewne idee, czy sposoby myślenia, sposoby życia, które nie są nasze, a które angażują naszą energię. I tutaj nieważne, czy to wahadło jest tak naprawdę negatywne, czy pozytywne, chodzi o to, że się angażujemy emocjonalnie w coś, co nie jest nasze. I tym wahadłem mogą być, nie wiem, na przykład jakieś informacje ze świata polityki, które nas angażują i oburzają, że ktoś nie powinien tak robić, że powinno się coś zmienić i się tym emocjonujemy i wtedy oddajemy naszą energię jakiejś innej idei. Ta energia jest wyssana i idzie w to wahadło, tak? Podobnie jest też z pozytywną ideą, która nie jest nasza. W momencie, gdy stajemy się jakimś wielkim idolem jakiejś koncepcji, to też oddajemy energię tej cudzej koncepcji. Nie wiem co teraz, nie wiem, jeżeli nawet, powiedzmy, jeżeli jesteśmy przy temacie nieszczęsnej, co określenie, jakiejś polityki, czy jakiejś idei, czy jakichś ruchów społecznych i popieramy coś i angażujemy się bardzo mocno, jesteśmy tak podkręceni, to też oddajemy swoją energię. I te wahadła mogą być różne, tymi wahadłami mogą być inni ludzie ze swoimi koncepcjami, tak? W momencie, gdy ktoś do nas przychodzi i mówi nam, że nie powinnaś tego robić, że powinnaś żyć inaczej, to w momencie, gdy się w to angażujemy i zaczynamy się tłumaczyć, albo protestować, albo mieć do tego jakiś właśnie silny stosunek emocjonalny, to wtedy energię dajemy idei tej innej osobie. I tak naprawdę trudno jest nam uniknąć tych wahadeł. Chodzi o to, żeby się łapać na tym, że wrzucamy energię nie tam, gdzie trzeba. I w transurfingu sposobem, żeby wyjść z tych wahadeł jest po prostu to, o czym mówimy cały czas, tak? Czyli wejście w siebie, zobaczyć to, czego ja pragnę, rozpoznać swoją ścieżkę, tak? Nie chodzić cudzymi ścieżkami, cudzymi jakimiś sztucznymi ideami, które są i znikają, nie zasilać tych innych zewnętrznych wahadeł, tak? Tylko skupić się na tym, czego ja potrzebuję i iść ścieżką swojego serca, niezależnie od tego, czy to jest teraz na topie, czy nie jest na topie i co o tym myślą inne osoby. I tutaj też tą receptą jest niepopadanie w te skrajności. I Zeland, jeżeli dobrze, autor koncepcji transurfingu, mówi też o tym, właśnie, bo transurfing to jest to surfowanie przez życie z lekkością, tak? To się też właśnie wiąże z tym flow, o którym wam mówię, żeby czuć ten wewnętrzny flow. I też jest tak, że żeby zachować tą harmonię wewnętrzną i ten spokój, gdy jesteśmy spokojni, pewni i wybieramy pewne rzeczy, to pewne rzeczy się manifestują. A w momencie, gdy targają nami sprzeczne sprzeczne emocje, to się po prostu gubimy i jest chaos. I ideą wahadła jest też to, że gdy też za bardzo się w coś, jesteśmy za bardzo podkręceni pozytywnie, to wahadło, tak jak mamy te wszystkie stany takie dwubiegunowe, tak? Że gdy jesteśmy bardzo mocno czymś podkręceni, to później ta energia nam spada i jest spadek, tak? Gdzieś popadamy w jakąś apatię czy obniżony nastrój. Więc Zeland też mówi o tym, żeby trzymać się tego środka, tak? Że ten spokój, spokojna pewność jest tą drogą, tak? Żeby wiedzieć, czego chcemy, ale żeby to robić wszystko, żeby brać te rzeczy na spokojnie, tak? Nie chodzi o to, żeby się znowu nie cieszyć, tak? Tylko że przesadna taka ekscytacja, bardzo duża, też może po prostu doprowadzić do wyładowania naszych baterii. Więc jeżeli chcemy coś osiągnąć, warto trzymać się tego środka. I wracam do tego pytania na koniec jeszcze raz. Jakich problemów używasz, żeby unikać nieograniczonych możliwości, które mógłbyś wybierać? I chodzi o to, że mamy te nieograniczone możliwości, że ostatnio ktoś mi skomentował, że wszystkie problemy są iluzją i coś w tym jest. To my wybieramy, czy dany problem nas rusza, czy nas nie rusza. I możemy wybrać, że nas to nie rusza. I często jest tak, że gdzieś w środku boimy się coś zmienić w naszym życiu, boimy się podjąć ryzyka, że w skrycie o czymś marzymy, ale boimy się tej zmiany, boimy się wyjść z tej naszej strefy komfortu i czasami to nasze zagłębianie się w problemy i skupianie się na tym, kto nam coś powiedział, albo że to nie wyjdzie i wymyślanie, bo to nie jest wymyślanie problemów, bo te sytuacje są, tylko skupianie się na tych problemach blokuje nas przed realizacją marzeń. I tak jak mówię, warto się przyglądać temu, co nas blokuje, czy naszym traumom i tak dalej. Tylko to jest bardzo cienka granica, żeby spojrzeć na ten problem, spojrzeć na ten wzorzec i po prostu go transformować, ale nie czepiać się kurczowo tych problemów, tak? Tylko wyjść poza nie, żeby iść dalej, żeby odkrywać wciąż te nasze nieograniczone możliwości i iść dalej do przodu swoją ścieżką. Czasami krok za krokiem, czasami trochę szybciej, czasami trochę wolniej, ale iść tą ścieżką serca. I to chciałam Wam dzisiaj przypomnieć. Jeszcze będę pewnie wracała do tematu transurfingu i różnych innych. Więc wybierajcie. Nie bójcie się wybierać. Słuchajcie serca i jednocześnie pracujcie z tym swoim umysłem, żeby Wam nie przeszkadzał. I gdy jest ta jedność serca i umysłu, wtedy wszystko płynie i tego Wam i sobie życzę. Do zobaczenia.